w czwartek, 24 marca 2022 roku. A chcecie przywitać słowem, które na ten dzień zostało przewidziane. I w psalmie 143, w pierwszym, w piątym wierszu czytamy Wspominam dawne czasy. Rozważam wszystko, co uczyniłeś. Rozmyślam o dziełach rąk Twoich. A w Ewangelii Łukasza Znajdujemy słowa Marii, matki Jezusa, która modli się, przyszedł z pomocą swemu słudze Izraelowi. Pamięta bowiem o swoim miłosierdziu, jak przyrzekł naszym praojcom, Abrahamowi i jego potomkom po wszystkie wieki. Bardzo pogodne, radosne, dobre słowa, żeby rozpoczynać nimi dzień. Dzień, który tak się składa, przypada na pierwszą miesięcznicę wojny, która. Toczy się raptem kilkanaście kilometrów od naszej wschodniej granicy. Dość to przytłaczające, dość to przerażająca nawet świadomość. Rzeczywistość, która powoli wracała do normy po wydarzeniach marcowych sprzed dwóch lat, znowu pokomplikowała się na wszystkie sposoby. Znowu to, co było pewne, to, co było oczywiste, trzeba było odłożyć. Nie wiem, czy Wy też, ale ja mam takie doświadczenie, że z kimkolwiek rozmawiam, ktokolwiek nie mówi, 10 razy pomyśli myśli za nim powie, że coś na pewno zrobi. Ja sam coraz rzadziej używam słowa na pewno. Ale dzisiaj. Na pewno wiem. I o tym pokazuj, i to pokazują nam słowa, które na dzisiaj zostały wylosowane, wybrane, że ten, który w przeszłości działał, działa i dzisiaj. Widać to doskonale w modlitwie Marii, bo przecież tak łatwo przychodzi nam Opisywanie całej cudowności niepokalanego poczęcia. Ale przecież te słowa padają w chwili, kiedy otoczenie jeszcze nie wie. Jej sytuacja była bardzo trudna. Za jakiś czas nie da się już ukryć tego, że jest w ciąży. Była wprawdzie poślubiona, była z formalnego punktu widzenia mężatką, ale małżeństwa w Starym Testamencie, w tamtej kulturze, w tamtych czasach zawierano niejako dwuetapowo. Wszystkie obowiązki, obowiązek wierności małżonkowi już obowiązywał, ale jednak nie mogła mieć jeszcze dzieci. Oczywiście wyrok śmierci, który za to groził, nie był w tamtych czasach wykonywany. Ale piętno zostało. Musiała się zmierzyć z tą rzeczywistością, powiedzieć to mężowi, sąsiadom, znajomym, rodzinie. Wcale niełatwa sytuacja. I owszem, ktoś powie: "No tak, ale przecież miała cudowne zapawnienie." O przyszłości, która ją spotka. Ale rzeczywistość się nie zmieniła. Musiała się z nią zmierzyć. Dlaczego więc z taką ufnością mówi? Ano dlatego, że zrealizowała, czy żyła słowami psalmisty. Wspominam dawne czasy, rozważam wszystko co uczyniłeś, rozmyślam o dziełach twoich rąk. Bo ten, który o sobie mówi ja jestem, działał w przeszłości. Możemy tego doświadczyć. Mogliśmy tego doświadczyć. I chciałbym ci życzyć, żebyś wspominając tamte dawne błogosławieństwa, mógł być pewny, Swojej przyszłości. Niezależnie od tego, jak pewna, albo niepewna ona będzie. Bo jak mówi Augustyn z Hipony, ten, który cię stworzył, wie również, co ma z tobą zrobić. Dobrego dnia. Radosnego dnia. W tym, który jest źródłem radości, której Żadne okoliczności nie są w stanie zmniejszyć albo odsunąć. Dobrego dnia w Bożych rękach.